W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie. Od dzisiaj słyszymy 17 rozdział świętego Jana. To jest tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa. Chrystus modli się za apostołów i za tych, którzy dzięki ich słowu będą wierzyli, a więc też i za nas. Chrystus, który mówi, że już nie jest na świecie, aczkolwiek jest jeszcze na świecie. Mówi, przechodzi w tym momencie przejścia poprzez bramę męki i śmierci. Jest w momencie przejścia do Ojca. Oni są na świecie, ja idę do Ciebie. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. I dalej będzie to robił. I to widzimy w świętym Pawle. Święty Paweł jest tym, który słucha tego słowa, który otrzymuje to słowo bezpośrednio. Jest niesamowite to porównanie, ponieważ zarówno Chrystus, jak i święty Paweł znajdują się w tym momencie przejścia, w momencie tuż przed śmiercią. Święty Paweł wzywa z Miletu starszych kościoła z Efezu. Efez jest niedaleko od Miletu, ale on już nie ma czasu, żeby zrobić tą drogę z Miletu do Efezu i potem wrócić z powrotem do Jerozolimy. Wie, że już ma mało czasu, dlatego każe tym starszym kościoła przyjść do siebie i się z nimi żegna, wiedząc, że kiedy pójdzie do Jerozolimy, tam zostanie już uwięziony, już nie będzie panem siebie, już będzie prowadzony na śmierć do Rzymu. Więc podobna sytuacja. Chrystus przed śmiercią i święty Paweł, który dąży do śmierci. Może powiedzieć to samo, co Chrystus, że objawił to, co miał objawić, objawił tym, których mu Pan Bóg dał. No i to jest piękne i mocne to słowo, które Paweł wygłasza tutaj. Nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne. Przemawiałem i nauczałem publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. Oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Paweł mówi o tym tchórzostwie, że nie ma w nim tego tchórzostwa, ale w piątek słyszeliśmy to słowo, zaledwie dwa rozdziały wcześniej,
kiedy Paweł przebywa w Koryncie, jest tchórzem. W nocy Pan przemówi do niego w widzeniu: przestań się lękać, bo się lękał. Że wcale nie jest takim gierojem, przynajmniej takim nie był. Przestań się lękać, a przemawiaj, nie milcz, bo ja jestem z tobą, nikt się nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić. Pozostaw więc i głosił Słowo Boże przez rogi 6 miesięcy. To jest ten moment, kiedy święty Paweł słyszy od Chrystusa to słowo, w tym nocnym widzeniu słyszy to słowo od Chrystusa i na tym słowie buduje. To jest to słowo, które mu zabiera lęk. Widzenie samego Chrystusa. I dobrze, fajnie, on Chrystusa usłyszał, a my już nie słyszymy. Jesteśmy w gorszej sytuacji? Nie. Bo w tym momencie właśnie w Koryncie zaczyna się też ten czas Nowego Testamentu, spisywania Nowego Testamentu. Jak pamiętamy, z Koryntu Paweł pisze pierwszy swój list, pierwszy zawiązek Nowego Testamentu, czyli list do Tesaloniczan. Pierwszy fragment Nowego Testamentu. On słyszy Chrystusa i nie wiem, pewnie nie ma tej świadomości, którą my dzisiaj mamy, że pisze list, który jest listem natchnionym, listem, pod którym się podpisuje sam Chrystus i to jest list do Kościoła. Kościół już nie będzie miał takich widzeń, jak ma święty Paweł. Może niektórzy tak, ale tego typu to jest wyjątek, prawda? Dlaczego? Ustaje to, bo zaczyna się coś zupełnie nowego. Zaczyna się Pismo Święte. Zaczyna się ten głos Chrystusa, który będzie pobrzmiewał już w Nowym Testamencie. To na razie są listy apostoła. Są bardzo takie wyrywkowe. Nie są takie adresowane do Kościoła w pewnych trudnościach. Nie tak jak choćby ten pierwszy list do Tesaloniczan, drugi podobnie. Nie, że mają problemy z paruzją, że przestają pracować, po co się trudzić, po co cokolwiek robić. Za chwilę przyjdzie Chrystus, to się już nic nie opłaca, usiąść i czekać na Chrystusa i dostają okrzan od świętego Pawła, solidny. Bierzcie się chłopy do roboty. Kto nie pracuje, niech też nie je. Fajnie, nie? No i potem następne listy, które będzie święty Paweł pisał, choćby do tych Koryntian, od których pisze święty Paweł list do Tesaloniczan, że będzie ich też napominał. Bo oni wejdą w konkretne grzechy, w kazirodztwo, potworne rzeczy. Będzie do nich pisał, będzie ich napominał. To są listy Pawła, to jest ten zalążek Nowego Testamentu. A potem, dzięki temu otwarciu się, przyjdzie moment, kiedy będą pisane Ewangelie. Jeszcze jakieś kilkadziesiąt lat później zaczynają już umierać apostołowie. Zostaną spisywane Ewangelie. Czyli ten głos Chrystusa dalej pobrzmiewa. Ten sam głos. Paweł usłyszał go w widzeniu od Chrystusa i ten sam głos jest głosem już spisanym do Kościoła. I to jest ten głos, który my możemy nieustannie usłyszeć. Nie jesteśmy w gorszej sytuacji, aniżeli święty Paweł. Paweł czekał może na sen, może nie czekał. Był przestraszony. Pan Bóg odpowiedział na to. Jak my jesteśmy w lęku, mamy słowo. Wystarczy to słowo otworzyć, wystarczy to słowo przeczytać. Ten sam Chrystus, który mówi z kart Pisma Świętego, Nowego Testamentu, jak ten sam Chrystus, który przemawiał do Pawła o widzeniu, ten sam Chrystus, który dawał mu teraz tą zmianę mentalności, nie? Że z tego lęku, w którym był, co to będzie, co się stanie, lękał się tego, że ktoś targnie się na jego życie. Widać, jaki jest owoc tego spotkania z Chrystusem, owoc otwarcia się na Słowo. Bo dzisiaj widzimy tego Pawła, który mówi, że idzie dalej i wie, że czekają na mnie więzy i utrapienia, o czym nie zapewnia Duch Święty w każdym mieście, ale ja sobie nie cenię życia. Wcześniej sobie cenił to życie, bał się, był w lęku. Poprzez to, że zawierzył temu Słowu, że otworzył się na Ducha Świętego, że się dał temu Duchowi teraz prowadzić, ten lęk już go nie dotyka. Jest innym człowiekiem, jest człowiekiem przemienionym.
To jest ten owoc działań Ducha Świętego, na którego my się też chcemy otworzyć. Owszem, że modlimy się o łaski Ducha Świętego, o zesłanie Ducha Świętego. Jesteśmy w tym czasie oczekiwania, ale czy naprawdę chcemy na poważnie tego Ducha Świętego przyjąć? Bo jeśli go przyjmiemy, to będziemy mieć tą samą mentalność, to znaczy to zwycięstwo nad śmiercią, lęk przed tym, co nas dotknie. Będziemy mogli wchodzić w pełnienie woli Pana Boga, tak jak Chrystus to uczynił, że oddał chwałę Ojcu poprzez spełnienie Jego woli. To samo uczynił Święty Paweł. I to jest to działanie Ducha Świętego. Ale to działanie Ducha Świętego pokazuje się w praniu. Nie, że teraz otrzymamy działanie Ducha Świętego, otrzymamy Jego dary i nic się w naszym życiu nie zmieni. No, Paweł został wyrwany z butów, nie, że jego życie totalnie się zmieniło. I to nie było życie sielankowe, tylko on wiedział, że gdzie się nie pojawi, długo zapewniał o tym, że czekają na niego więzy, zasadzki. To się dokona w Jerozolimie i potem już będzie dalszy ciąg tego, że będzie w tych więzach w Rzymie i pozbędzie się tych więzów, kiedy mu zetną głowę. Do samego końca będzie wierny. Będzie miał tego ducha. Duch go tam poprowadzi. Poprowadzi go aż na śmierć męczeńską. I Paweł jest człowiekiem zadowolonym. Nie ma lęku. Nie ma strachu. Wręcz oczekuje tego wydania życia za Chrystusa. To jest to, czego doświadczyli dzisiejsi słuchacze tej modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa, czyli apostołowie, że doświadczyli tego, patrząc na Chrystusa, w jaki sposób Ojciec Go przeprowadził przez śmierć. Zostaną sami wyrwani z tego lęku, który będą mieć w dzień Pięćdziesiątnicy. I to doświadczenie będzie szło dalej. Nie tylko dla apostołów, tylko teraz dla świętego Pawła i dla innych. I to jest to, co przychodzi do nas w tym samym kluczu, że kiedy słyszymy głos Pana Boga, kiedy słyszymy Jego przypowiadanie, kiedy pochylamy się nad Jego Słowem w Piśmie Świętym, to po to, żeby się otworzyć na tego Ducha, nie żeby móc umierać, żeby móc oddać swoje życie Panu Bogu, żeby to życie tracić. Tak, my tracimy życie, dlatego jesteśmy powołani do utraty życia, czasu, sił, wszystkiego tego, co mamy, żeby to tracić dla Jezusa, dla Ewangelii. Kto straci swoje życie, ten je zachowa. Kto chce to życie zachować, ten je straci. Paradoks, który Chrystus głosił, paradoks, który sam przeżył i paradoks, który jest i dla nas. Nie? Świat dzisiaj absolutnie nie chce umierać. Życie jest dla mnie, wszystko się kręci wokół mnie. Natomiast Chrystus mówi odwrotnie. Masz umrzeć dla siebie, masz tracić swoje życie dla Chrystusa. I to jest też to słowo, z którym Pan Bóg nas zostawia. Dzisiaj zostawia nas na zakończenie tych rekolekcji. Dostaliśmy to słowo, w jaki sposób było to słowo głoszone. Mniej czy bardziej może was to dotykało, ale to nie jest teraz zadanie, które żeśmy odrobili, że możemy teraz to odfajkować. Nie, że to jest to słowo, które oby nas dotknęło, żebyśmy teraz mogli wyjść jak święty Paweł w Koryncie, żebyśmy mogli pójść, głosić tę Ewangelię, żyć Ewangelią, żeby to słowo było nie słowem usłyszanym, ale słowem zrealizowanym. Żeby to słowo, które usłyszeliśmy, stało się ciałem. Żeby ten sposób życia, który jest po ludzku niemożliwy, jak niemożliwym było, żeby słowo stało się ciałem w Maryi, ta dziewica, która się otwiera na życie, po ludzku niemożliwe, to jest ani racjonalne, ani doświadczalne, ani nijakie. Wręcz było to przez ludzi, którzy żyli w tych starych wiekach z Kościołem Pierwotnym, że było to wyszydzane idiotyzm, w co ci chrześcijanie wierzą. Były jasne przekazy i w Talmudzie, i ze strony Żydów, i ze strony pogan, że Maryja się puściła z jakimś gościem, z jakimś Rzymianinem,
z tego wszystkiego wyszedł pękard zwany Jezusem i od całe chrześcijaństwo. W oczach innych tak to wygląda. Od strony, od środka, dla tych, którzy doświadczali tego, że Pan Bóg jest tym, który może naturę zmienić w łaskę, że jest to możliwe. Nie, że to nie chrześcijanie tego nie bronili w sposób jakiś taki jedynie apologetyczny. Oni wiedzieli, że to się dokonuje. To jest cały paradygmat, ten schemat działania Pana Boga. Że Bóg przychodzi ze Słowem, które przerasta totalnie nasze możliwości. To nie jest coś, co jest ograniczone do ludzkiej natury. Tą naturę totalnie przerasta. Ale w momencie, kiedy człowiek przyjmuje to, jak Abraham, jak Maryja, jak Paweł, kiedy przyjmuje ten sposób działania Pana Boga, to ten doświadcza, że to jest prawda. Nie sposób teoretyczny. Tak jak Maryja, mówimy, że błogosławiony owoc Twojego łona, tego łona dziewiczego. I świat mówi, co za głupota, nie? Dziewictwo to już jest był jakiś koszmar, a teraz dziewica, która się syna dorobiła, pozostając dziewicą, to już w ogóle jakiś absurd. Tak, w ten absurd wierzymy. Bo wiemy, że Pan Bóg przerasta totalnie naszą naturę. I to jest to słowo dobrej nowiny, które Pan Bóg do nas kieruje, prawda, że Pan Bóg chce też naszą naturę, jak patrzymy na siebie, to mówimy, absolutnie nie jesteśmy w stanie według tego słowa żyć, że to słowo nas przerasta, jak kochać innych, jak kochać tych, którzy nas nie chcą, nie lubią, jak przebaczać to coś, co jest nie do przebaczenia. Tak, to jest ta ludzka natura, która mówi dość, dotąd i nie dalej. A łaska chce nas przeprowadzić do tego życia na wzór Chrystusa, tego, który przyszedł, żeby dać życie. Nikt mi tego życia nie zabiera, sam go oddaję. Tylko, siostry, oby to, co teraz będziecie czynić, bo nawet te śluby, to było to związanie z Chrystusem na nowo, na świadomie. Jak święty Paweł był, który był tym, wiedział o tym, że będzie związany. Którzy mówią, że to, co tutaj jest to słowo, które święty Paweł mówi, że święty Paweł był wiązany Duchem Świętym. Że to jest to związanie, które ma święty Paweł. Że to przynaglenie, co mamy oddane, przynaglenie Duchem Świętym, to naprawdę to jest związanie Duchem Świętym. Tak jest to źródło słów tego słowa. Że to jest to związanie, które my w ślubach chcemy też wyrazić przed Panem Bogiem. Żeby mnie ten Duch związał. Żeby nie pełnić swojej woli, tylko pełnić wolę Ojca. Dziękuję.